Łukaszenka jest człowiekiem, który po prostu jest mściwym. On nigdy się nie pogodzi i on nie wybaczy Białorusinom tego faktu, że w 2020 roku zagłosowali przeciwko niemu. Jego intencją właśnie jest karać tych wszystkich, którzy wystąpili przeciwko niemu. Druga rzecz to, że faktycznie obserwujemy walkę służb specjalnych Łukaszenki. W ubiegłym roku najaktywniej działała Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, tak zwany Gubopik. Jeszcze jego, o, takiej, o takiej strukturze mówią Gestapo, białoruskie Gustapo. W ostatnich tygodniach aktywność wykazuje KGB Białoruś. Jeszcze trzeba patrzeć to z perspektywy wyborów, które ogłosił Łukaszenka na 25 lutego. Tego roku, Oczywiście nie możemy uznać to za wybory, dlatego w więźniach znajdują się tysiące więźniów politycznych, nie ma prasy niezależnej, nie ma partii opozycyjnych, nie ma pozarządowych organizacji. Ale Łukaszenka chce tak naprawdę mieć czyste pole przed właśnie tymi wydarzeniami. Dopóki Łukaszenka będzie rządził w kraju, na pewno raczej nie powinniśmy oczekiwać jakiejkolwiek odwilży w sytuacji wewnętrznej na Białorusi. Ten człowiek już myśli tylko o jednym zachowaniu swojej władzy, bo rządzi na Białorusi już 30 lat. I jakakolwiek liberalizacja, jakiekolwiek kroki skierowane ku Europie, raczej będą obniżali jego możliwości kontrolowania całego kraju. I Łukaszenka będzie rządził raczej twardą ręką, żeby nigdy nie dopuścić sytuacji. Powtórzenie wydarzeń z roku 2020. I teraz e, obserwujemy właśnie nasilenie represji. E, faktycznie Białoruś już jest północną Koreą w centrum Europy. Kraj, który jest rządzony w sposób totalitarny poprzez dyktatora. Łukaszenka mentalnie jest związany z Rosją. Ten człowiek pochodzenia radzieckiego zawsze marzył o tym, żeby objąć stanowisko w Moskwie. Wtedy, kiedy stary był Jelcyn, chory był Jelcyn, jego marzenia właśnie sięgali Kremlem. Dotychczas Łukaszenka widzi swoją perspektywą polityczną właśnie jako element tego postradzieckiego systemu rosyjskiej obszary, Przestrzeni i jest przedstawicielem ruskiego miru na Białorusi. Ten człowiek, który wspiera właśnie rosyjską narrację w społeczeństwie białoruskim, bo tak naprawdę on nie jest Białorusinem. Ten człowiek pojawił się w naszym kraju, mówię oczywiście w cudzysłowie, właśnie z intencją nie wspierać niepodległość, suwerenność Białorusi, nie wspierać narodu białoruskiego ale właśnie zrobić wszystko, żeby Białoruś została częścią wspólnej przestrzeni, rosyjskiej przestrzeni. Jego gotowość wspierać niepodległość polega tylko na jednym elemencie, bo chce mieć władzę. Jak tylko będzie możliwość przeniesienia tej władzy do Moskwy, on to zrobi i mu nie, będzie, nie będzie miał żadnych interesów w zachowaniu niepodległości, suwerennej Białorusi całkowicie zlikwidować mniejszość polską, on nie jest w stanie. To trzeba zrozumieć. Z drugiej strony, ten człowiek, który zawsze był antypolskim, on patrzył na Polskę jako na wroga. Wtedy, kiedy Polska została członkiem NATO, Unii Europejskiej, taka, taka perspektywa, taka jego ocena się zwiększyła i Łukaszenka patrzy na Polskę jako na forpost interesów amerykańskich i publicznie, niejednokrotnie o tym mówił. Zawsze w propagandzie możemy spotkać taką narrację, że Polska jest gotowa atakować Białoruś, że chce zawłaszczyć część terytorium Białorusi, co oczywiście nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, ale Łukaszenko jako dyktator powinien wszędzie mieć wrogów. Wrogiem dla niego jest numer jeden, naród białoruski. Wrogiem dla niego jest Polska. Mniejszość polska na Białorusi właśnie wpisuje się w jego ocenę sytuacji w regionie, w jego ocenę również w stosunku do Polski. Łukaszenka teraz trzyma w więzieniach ponad 1500 więźniów politycznych, przedstawicieli kultury, biznesu, polityków, aktywistów. A również i przedstawiciele mniejszości polskiej, bohatera narodu białoruskiego, bohatera narodu polskiego, Andrzeja Poczobuta. Oczywiście Łukaszenka chce, żeby każdy więzień polityczny stał przed nim na kolana i poprosił o łaskę. Uznał jego za prezydenta, którym nie jest z punktu widzenia prawa i wyników wyborów w 2020 roku i poprosił o łaskę. Przyznał się do przestępstw. Andrzej Poczobut. Na ile wiemy, jest człowiekiem mocnego charakteru i nie jest gotów z tym się pogodzić. I właśnie na tym polega problem. Łukaszenka, jako zbrodniarz, chce zmusić jego, żeby zmienił swoje poglądy. A Andrzej Poczobut jest człowiekiem z dużej litery, który nie chce poddać się gwałtowniczołowi.